Dzień dobry wieczór, z tej strony ponownie Starki. Oto oczywiście Skyrim. No i widzicie dzisiaj naszego wspaniałego kruszaka już w nowym pancerzu. No więc jak mówiłem, tak zrobiłem. Okazuje się, że patrzcie, wejście było tutaj. Prawdopodobnie zamknięte i dlatego nie mogłem wejść. Jest tu też pełno innych rzeczy. Ojejku, myszka mi się coś zacina. I przede wszystkim zguba smoków. Niby zwykła rawiryska katana, czy tutaj miecz ostrzy. Ale w rzeczywistości jest to potężny artefakt, który jest, powiedzmy sobie szczerze, przedmiotem zależnym od poziomu, więc wezmę go teraz, pokażę wam, jak to wygląda w moim przypadku. Oczywiście. No właśnie. Nie jest niczym szczególnym, bo dosyć wcześnie go złapałem. Sam w sumie na niskim poziomie tu przyszedłem, więc odłożymy po prostu ładnie. Niech sobie leży mieczyk. I tak nie jest nam potrzebny. Tutaj już też, żeby nie było, trochę przerzuciłem i dla porównania delikatnie, jak się różni. Prawie nic, niektórzy mogą powiedzieć. Ale no, zbrojka na przykład już jest dużo lepsza. Więc dobra, mniejsza z tym. Dzisiejszy cel, odnaleźć zwój, nauczyć się krzyku, wiecie. I zbliżyć się już do ostatecznego starcia z naszym wielkim, złym przeciwnikiem, którym jest nikt inny jak Alduin. Pożarć światów, czy jakoś tak. Pierwszy smoki w ogóle. Wiecie, no, można go nazwać na różne sposoby, ale mniejsza z tym. No dobra. W takim razie do Esberna. Kiedyś o tym śniłem. We śnie stałem gdzieś wysoko, na wieży lub górze. Zawsze tuż przed świtem. Cały świat tonął w mroku. Fajny taki małutki dialog. Potem pojawił nie wprowadza się niepieniec, ale fajnie go posłuchać. Na horyzoncie, w chmurach, znaczących granicę pomiędzy światami. To mogła być błyskawica, lecz nie było grzmotu. We śnie narastały we mnie złe przeczucia, ale nie mogłem się zbudzić. Znów to ujrzałem. Tym razem wyraźniej, bliżej. Na pewno nie była to błyskawica. Miało kolor pomarańczowy. Jaskrawy pomarańczowy. Kolor paleniska i świtu. I dźwięk. Wyraźny i niewyraźny. Nie grzmot. Coś innego. Coś, co powinienem był rozpoznać, ale we śnie nie byłem w stanie tego uczynić. Chcę opuścić to wzniesienie, poszukać schronienia, choć wciąż nie wiem jeszcze przed czym. Jak to w snach bywa, nie mogę uciec. Muszę czekać i obserwować. W końcu zrozumienie i przerażenie docierają w tej samej chwili. To pomarańczowe, to płomień, żar, ryk, wyzwanie w ich starożytnym języku. Ale już jest za późno, żeby uciekać. Smok jest tuż za mną. I magicznie wyciągnęli pochodnie, rzecz jasna. Spadają na mnie niczym błyskawica. Ale nie byle smok, lecz ten smok. Alduin, pożeracz światów, żmij, który żywi się zarówno żywymi, jak i umarłymi. A wtedy się budziłem i miałem nadzieję, że to tylko sen. Wiedząc, że tak nie jest. A, wracasz. Mam nadzieję, że udało ci się poczynić postępy w kwestii odnalezienia krzyku potrzebnego do pokonania Alduina. Z nim pogadać teraz w tej sprawie? Dobra. Muszę mieć prostery zwój, żeby działać dalej. Doprawdy? To może być trudne. Czegoś takiego nie znajdziesz w miejscowej księgarni. Niech no pomyślę. Może Akademia w Zimowej Twierdzy. Zgromadzono tam całą wiedzę istniejącą w Skyrim. Jeden z tamtejszych magów może cię skierować na ścieżkę prowadzącą do prastarego zwoju. Spróbuj porozmawiać z magami z Akademii w Zimowej Twierdzy. Zawsze okazywali głębokie zainteresowanie podobnymi sztukami.
na to sposób właśnie mamy powód, żeby tam się udać. Co z tego, że już tam byliśmy. Ale mniejsza z tym. Tym razem właśnie gadamy tutaj z czarodziejami. Po czym idziemy zajmować się już resztą i nie ukrywam, naprawdę, jeśli sprężę, możliwe, że niebawem już zakończymy przygodę ze Skyrimem. Swoją drogą, Lords of the Fallen też się kończy, więc tego trzeba będzie wymyślić jakieś nowe gierki. Ale wiecie, to nie jest temat na obecny moment. Póki co chciałbym się skupić jednak na graniu w gry, a nie na płakaniu, że się kończą. Okej. Okay. Jesteśmy w komnacie żywiołów, ale musimy iść do Arkaneum. Czyli chyba to było coś a la biblioteka. Ja. Jeśli się nie mylę, to tak. No i miałem rację. Patrzcie, ork jest bibliotekarzem. Nie waż się źle traktować tych ksiąg. Rozumiemy się? Jesteś w Arkaneum, którym zarządzam ja. To tak, jakbym miał własny wymiar w otchłani. Spróbuj zakłócić spokój w moim Arkaneum, a każę Atronachom rozerwać cię na strzępy. Spokojnie, gościa, tylko zwoju szukam. I co zamierzasz z nim zrobić? W ogóle wiesz, o co pytasz? Czy jesteś tylko chłopcem na posyłki? Oczywiście, że wiem. Myślisz, że nawet gdybym miał to przy sobie, pozwoliłbym ci to oglądać? Ukryłbym go w najbardziej bezpiecznym miejscu. Nie zdołałby go tchnąć nawet najlepszy złodziej świata. Okej. Co ze smoczym dziecięciem? A co z... Czekaj, to ty? To ciebie wzywali siwobrodzi? Przyniosę wszystko, co mamy na ich temat, choć nie jest tego dużo. Więc nie rób sobie wielkich nadziei. To w większości kłamstwa, doprawione plotką i domysłem. Okej. Okay. Dziękuję. W porządku. Teraz musimy tylko poczekać, aż dostarczy nam nasze książki. I ruszamy z następnym etapem w sumie. Patrzcie, ty mi już szczegół. Spróbuj nie wylać na nie niczego. Lecę nad prastarymi zwojami. Okej. Okay. Super, pies się uruchomił. Mhm. Dobra. Pokażę wam wszystko, ale czytać nie będę. Mhm. Dobra. Jeszcze efekty prostych zwojów. Nie wiem, czy nie powinienem jednak tego przeczytać, ale spróbujemy sobie poradzić w ten sposób. No dobra. Dobrze. Jak widzicie, trochę jest tutaj napisane, co jak. Palną księgę. Okej. Okay. Zebranie tej kolekcji pochłonęło setki lat i ma pozostać nieskazitelna. Rozumiemy się? Ta księga refleksji nad prastarymi zwojami jest kompletnie niezrozumiała. Tak, to dzieło Septimusa Signusa. Jest światowym autorytetem w dziedzinie prastarych zwojów, ale cóż, nie ma go od dłuższego czasu, zbyt długiego. Gdzieś na północy, na polach lodowych. Mówił, że znalazł jakiś dwemerski artefakt, ale to było wiele lat temu. Od tamtego czasu nie mieliśmy kontaktu.
Okej. Weźmy te książki, bo jeszcze mogą się okazać przydatne jednak. A póki co, no widzicie, udało się już osiągnąć pierwszy sukces. Wiem, co trzeba zrobić. Zobaczymy, czy odnajdziemy tego całego gościa, czy jednak jego trupa. To, czego się tu nauczył. I od razu mówię wprost, co by nie było, nie mam zamiaru zdradzać, czy uda się go złapać żywego, czy martwego. Zobaczmy może na mapie, gdzie on tak właściwie jest. A niedaleko. Dobra. W takim wypadku jedno, co mi zostało, to wyjść z tej akademii. No i mieć nadzieję, że nie spadnę w jakąś przepaść śmierci, czy coś. Chociaż akurat nie ukrywam, mi się udało się skoczyć do wody. To jest prawie niemożliwe, no to bym skoczył, wiecie. Oszczędził sobie sporo trasy. A czemu nie? Spróbuję. Jeśli trafię do głębokiej wody, to jesteśmy już na dole. Oczywiście. Płycizna. Bo jakby inaczej. Dobra. No to idziemy bardziej standardowym trasą. Chociaż i tak nie ukrywam, pójdę później na skróty, znając mnie. Ale okej. Dobra. Tak. Oczywiście cel mam dalej przed oczami na moim kompasie. Przy okazji przydałoby mi się uruchomić ten krzyk, tylko nie chciałem go uruchamiać. Chciałem go wybrać na zasadzie tylko, żeby mieć go na wszelki wypadek. Pewnie pełno tutaj tych całych morsów, jakiś na hacz, coś. Huskary czy jakoś tak? No właśnie, pewnie pełno huskarów i lodowych upiorów będzie. Chociaż nie ukrywam, jakoś szczególnie mnie to nie przejmuje. Czuję, że po prostu łabaczak jest w stanie, czy tego chce, czy nie, no poradzić sobie z nimi dosyć dobrze. Gorzej tylko, jeśli będzie ich za dużo, żeby zadziałać moją mocą. Idziemy i miejmy nadzieję, że, jak mówiłem, to nie będzie długa przeprawa i problematyczna. Okej. Już prawie na miejscu, jak widzicie. I o dziwo jest spokojniej niż pamiętam. Tylko powiem, że ostatnio, jak lazłem w tamtą stronę, spotkałem chyba dwa lodowe smoki. No, właśnie. Pełno tych morsów i jeszcze, no, minimum jednego upiora. No właśnie, proszę. O tym mówiłem. Właśnie o tym. Coraz więcej tych morsów. Dobrze pamiętam, że jest ich tu właśnie bardzo dużo. Ale spokojnie, damy radę, tym razem nawet nie mam zamiaru ich atakować. Po prostu, wiecie, lepszym wyborem byłoby spokojnie przejść obok nich. Skupić się na głównym celu. Którym jest, póki co, posterunek tego całego Septimusa Sigusa, czy jakoś tak. Dobra. Teraz się żyje. Nie będę ukrył, miejsce bardzo piękne. No, nie ukrywam, po prostu je nawet lubię. Ładna kostka. Oczywiście nic nie mogę wziąć, ale mniejsza o to. Dwie męże po drugiej stronie. Będę wiedział, że zgubiłeś nieznane i wspinasz się na swe głębiny. Gdy wzniesiono ostatnie piętro, nie można było dodać kolejnych. To był i ciągle jest sam wierzchołek. Podobno wiesz, co się po starych zwojach. Stare zwoje w rzeczy samej. Cesarstwo. Zbiegli z nimi. Haha, przynajmniej tak myślą. Ci, których widzieli. Ci, których myśleli, że widzieli. Znam jednego. Zapomnianego. Samotnego. Ale nie mogę do niego pójść. Nie, biedny Septimus, bo ja wzniosłem się ponad jego rozumienie. Tutaj. Cóż, tu w sensie na tej płaszczyźnie. Mundus.
Ariel. Niedaleko, mówiąc stosunkowo. Dziwny gościu. W skali kosmologicznej wszystko jest niedaleko. Jedna bryła unosi drugą. Septimus da ci to, czego potrzebujesz, ale musisz mu przynieść coś w zamian. Standardowo. Dobra, czego chcesz, gościu? Widzisz, oto majstersztyk Dwemerów, głęboko wewnątrz ich najwspanialszej wiedzy. Septimus jest sprytnym pośród ludzi, ale jest jedynie niemądrym dzieckiem w porównaniu z najgłupszym z Dwemerów. Mamy więc szczęście, że zostawili po sobie swój sposób czytania prastarych zwojów. Jeden z nich wciąż leży w głębinach czarnej przystani. Obiła ci się o uszy nazwa Czarna Przystań? Nad uśpionymi miastami Dwemerów wzniesiona, tęskna wieża skrywa mądrości nasiona. Wybaczcie hałas, oczywiście rodzinka musiała przyjść. Ale spokojnie, krótkie cięcie załatwiło problem. Ja, tak więc, gdzie jest Czarna Przystań? Co skrywa ciemnica, ukryty dążon, mzarkowa wieżyca? Alftant, punkt przebicia, pierwszego wejścia, uderzenia. Sięgaj do granic, a czarną przystań znajdziesz tuż za nimi. Ale nie wszyscy mogą tam wejść. Tylko Septimus wie o ukrytym kluczu, który otworzy zamek, by wskoczyć pod trupią skałę. Tak, wyjść ze środka. Mam dla ciebie dwie rzeczy. Dwa kształty. Jeden kanciasty, jeden okrągły. Okrągły do kręcenia. Muzyka Dwemerów jest delikatna i subtelna. I potrzebna do otworzenia ich najzmyślniejszych bram. Kanciasty leksykon do zapisywania. Dla nas to tylko kawałek metalu. Lecz dla Dwemerów to biblioteka pełna wiedzy. Lecz pusta. Odszukaj mzark i niebiańską kopułę. Tamtejsze machinacje odczytają zwój i przeleją wiedzę w sześcian. Zaufaj Septimusowi. On wie, że ty możesz wiedzieć. Wiem, że wariat. Okej. Teraz idziemy oczywiście zająć się odzyskaniem zwoju. No i zobaczmy, jak to wyjdzie. Oczywiście zanim coś, to trzeba wyjść z jego kryjówki. Na całe szczęście mamy już ją zapisaną, więc szybka podróż możliwa. Teraz uwaga, uwaga. Tu. A tutaj najszybciej będzie, nie wiem, z mrocznej jamy? Prawdopodobnie nie. Ale i tak zaryzykuję w ten sposób. Czy może to jest ta mroczna jama? Dobra, mniejsza z tym, nie wiem, czy chcę wiedzieć. I tak najważniejsze, że w sumie, no. Jest to, bądź co bądź, no nie aż tak strasznie daleko, jakby mogło być. Ale no, i tak ze względu na ryzyko spadnięcia, wolę się trochę najpierw powspinać, czy coś. I trochę tam różnicy wysokości jest między nami. Ale spokojnie, damy radę. To jest właśnie urok Skyrim. Czułem bardziej Skyrima jako gry. Po prostu, nieważne jaka jest różnica wysokości, zawsze znajdzie się sposób, żeby przez nią przeleść. No i to właśnie teraz tu robimy. Nie mówcie mi, że kolejny. No cóż. W takim wypadku. Abba Jack do dzieła. No chodź, smoczek.
Chodź, chodź, chodź. Smoczek, chodź. Niech se sruwa. Bylem tylko łabeczek w niego trafił. A, chwila przerwy, rzecz jasna. Nie mamy już kryształów, kiepsko. Będę musiał prawdopodobnie w takim wypadku pójść zaraz dokupić trochę. Zobaczymy, jak to będzie, gdzie to jest. Ważne, że już zaraz. O, pewnie zaraz, tylko teraz. Zmarnowałem jeden strzał, niestety, ale. Coś tym będę przejmował. Dobra, jest coś, co mogę zostawić. Trzy. Niestety, prawdopodobnie nie ma niczego, co mogę zostawić, co oznacza, że. Dwie kości muszę zostawić. Dobra. Smokru, dawaj duszę. Dziękuję. No więc idziemy. Miejmy nadzieję tylko, że jest to bliżej niż dalej. Bo nie ukrywam, jeśli to miałoby się ciągnąć jeszcze bardziej, co ja nie wiem, czy wytrzymam tą podróż. Chociaż sądząc po tym, co jest tu pokazane, to proszę, jesteśmy już prawie na miejscu. Więc teraz zostało w sumie tylko ostatnie. Zrobić, co musimy zrobić, żeby tam wleść. Tak. Jak na złość musiało być tu niżej. Dobra, no to zapisujemy i miejmy nadzieję, że łabaczek wystarczy. Bo jeśli nie, to będzie trochę problematycznie. Ale dobra. Się zobaczy. Raczej wydaje się to być z jednej strony makabryczne, z drugiej strony bardzo spokojne. Ale cóż. Gdzie to jest? Wiem, że chciałeś mieć wszystko dla siebie, Izarze. Zawsze próbujesz zostawić wszystko dla siebie. A my kłótnie. Nie, musi być więcej skóry. Zamknij. Nie, to pan Izarze. To ty zrobiłeś. Zawsze próbujesz mnie okraść. Ale dobra, może będziemy się skupiać na tych kaszitach. Tylko idźmy w głąb. Do miejsca, w którym w sumie. Albo będzie sposób czytania zwojów. Albo zwój bezpośrednio. Się zobaczy. Klejnot duszy drobna. Nie, już uwielbiam dwemerskie ruiny. Tylko no. Niestety, prawdopodobnie nie będę mógł za dużo tego pozbierać, bo to ciężkie jest. Po prostu przyjdę tu, wiecie, kiedy indziej. Wtedy pozbieram wszystkie dwemerskie złomy. Przerobię to potem na metal i będę bogaty. Największym plusem? Nie ma tu tych potworów dwemerskich.
Czyżby znowu moja ślepota się włączała, czy co, że nie wiem jak przejść? Pajcha do wajchnięcia, czy co? A, oczywiście. Całe szczęście. Szybko uporałem się przynajmniej z tym jednym zagrożeniem. Dalej, no, nie ukrywam, nie wiem jak przejść. Rozumiem, że to będzie naokoło, najbardziej jak się da. Nie będę nawet tego podnosił, wiecie co, no nie czuję potrzeby. Tak więc tak. To no. Tam, ale oczywiście się nie da, bo jakby inaczej. Super, kolejne niezłe. Klejnoty duszy chyba są tutaj największą zdobyczą, najcenniejszą rzeczą, którą można tutaj odnaleźć. Szczerze dla mnie. Owszem, kasnącki metal pozwoliłby mi zrobić sobie kasnącką zbroję, tylko no. Tak trochę już za późno na to, powiem wam szczerze. Bardziej bym potrzebował jakiejś jeszcze lepszej. Kto to, bracie? Kolejny gładkoskóry szuka jedzenia? Ale jego z nami nie było. Nie. A to ci nie chodzianka. Oj, nie chcę walczyć. To wy chcecie walczyć, nie ja. Mi to nie jest potrzebne. Więc... Bardzo smutna sprawa. Za bardzo. Po prostu idźmy przed się. Wziąc technologię dwiemerską. O, Juśku, nie. Sfera, czym strefa. Chyba sfera to się nazywało. Na szczęście Łabodżak wiedział, co ma zrobić. Okej, tutaj mamy żyroskop. Kolejny kryształ dusz, czyli jedna rzecz, która, jak powtarzam, mnie interesuje w tym miejscu. A, kolejny. Nie ma ładunków, no jasne. Tyle kryształów, ile tutaj znalazłem, co... Ładunki to powinny być problemem. Jak na złość normalnie? Tutaj musiałby się zmienić w kurczaka. No ale dobra, już lepiej kurczak niż w sumie. Niż gdyby miał żyć, po prostu przykrzać mi życie. O, płytka naciskowa. U, diadem zniszczenia. Przyda się. Fajny robotnik. Dwa strzały z łobodżaka standardowo i po sprawie. Dobra, przyjmę te kryształy, szkoda tylko, że są puste. Bo ja akurat potrzebuję pełnych kryształów. Ale spokojnie. Damy radę, tak czy siak. W ogóle to jest jakieś przejście w bok, czyżby było coś warte? Nie, są to tylko takie typowo poboczne miejsca, które można sobie pozwiedzać, ale nie mają większego sensu. Dobra, rozwidlenie czy nie, jednak nie. Oczywiście kolejny kasnoludzki pająk bojowy. No na całe szczęście, jak widzicie, wielkiego problemu to nie robi. Dzięki mocy Łabodżaka. Damy radę. Kolejny pajak. Powiem szczerze, nie wiem, dzięki czemu tak jest łatwo. Czy to zasługa tego, że pierwszy raz od dawna używam ciężkiego pancerza, nie lekkiego albo szat. Czy może tego, że mam Łabodżaka,
Albo tylko, że w sumie to już jest pancerz ostrzy, który... No, w moim odczuciu dalej jest pancerzem bardzo mocnym. Dobra. Jesteśmy już chyba w tej strefie, w której mieliśmy być od początku. Ale się zobaczy jeszcze. Tak więc idziemy. Przeciwnik. Na szczęście nimi się nie muszę przejmować tak długo, jak długo łaba Jack. Bo nie zechcę ich przemieniać. Nie ukrywam sobie się pomału, coraz wytrzymali się, ale spokojnie. Dalej wierzę w potęgę swoją i łaba Jacka. Dobra, teraz gdzie mam... przewracanie? Jest na ulubionych? Jest. A szóstkę zarzucę, bo jednak coś mówi, że w tej lokacji będzie potrzebne go więcej, niż bym tego chciał. Oj. Nie, nie, nie. Dobra, królik. Moja największa nadzieja na przeżycie. Pytanie, jak tam nakliknę przycisk, spokojnie. Nie zrobię tego, aż tak głupi nie jestem. Kokony. No, oczywiście. Pajok. Dobra, nie przejmujmy się tym za bardzo. Po prostu biegnijmy przed siebie. Nie, błagam, nie, tylko nie Dremora. Ta gra mnie po prostu nie lubi. Ja to wam mówię, mnie ta gra nie lubi i tyle. Zamknięte na zamek uczniowski. Nie wiem, czy to najlepszy pomysł, żeby teraz to otwierać, ale tak czy jak chcę zobaczyć, co tam jest ukryte. Mniejsza o to, nie ma tu nic wartego uwagi. Widzicie. Jakie to wyzwanie? Muszę dostać się niżej, czy...? Chyba już, powiem wam szczerze, nie wiem. Chyba niżej. Dobra. Chyba zaraz pora na czas. Pora na czas, tak? Nie. Postaci nie spadaj, jeszcze nie. A właśnie miniskok wiary czy coś trzeba będzie zrobić. Chociaż... a nie, niekoniecznie. Jest zejście bezpieczne. Dobra. Ślizgacz, serio. Felmery. Niedobrze. Z Felmerami nie ma żartów. No widzicie. Są dużo wytrzymałości niż cokolwiek. No i mnie zabiło. Nie wiem co, ale mnie zabiło. Mam spóźniony zapłon, ale spokojnie. Damy radę. Ja w ten sam sposób co ostatnio. O, na dnie ostatnio nie zauważyłem tego. Dobra, tej orczycy raczej, prędzej niż tego orka. W końcu to kobiety. Przydałoby się takie rzeczy odróżnić. Dobra. Teraz na spokojnie, trzeba się pozbyć chociaż... chociaż i chciałem powiedzieć, ale no niestety już Falmery mnie zauważyły. Mam największą nadzieję... o, będzie właśnie wyeliminować Falmerów jak najprędzej. Albo uciec. Tam, więc jest dobrze. Robię postępy. Okej, jest Falmer. Zmieniony w kurczaka, czy tam królika. Dla mnie nie ma znaczenia, tak długo jak jest przemieniony, co jest dobrze.
Wiedziałem, że ten krzyk się przyda. Przecież no tak serio to nie wiedziałem. Tu mogę wam akurat szczerze powiedzieć, po raz pierwszy dotarłem do tego etapu. Zazwyczaj na etapie, gdzie miałem właśnie oszukiwać to miejsce, to już się poddawałem tak trochę, więc... Możecie być ze mnie dumni. Teraz idziemy na ślepo. Po prostu... Wemerskie ruiny, powiem wam szczerze, to zawsze była moja... Może nie aż pięta Achillesowa, ale... Największa zmora w Skyrim. Potrafiłem sobie poradzić bardzo dobrze z nimi, ale... To właśnie z jednej strony, a z drugiej strony... Zawsze były problemy, po prostu, wiecie, zawsze. Nie chcę was okłamywać, ale... Oj, nie mam chyba mikstur leczniczych. No ale właśnie wracając. Zawsze. Zawsze znalazł się jakiś jeden moment w tych ruinach, który powodował, że no nie wychodziło to tak jak powinno. Zobaczmy, czy odnajdą mnie wszyscy wrogowie, czy może jednak jakimś cudem część z nich odpuści. Nie, oczywiście, że nie. Czemu by mieli odpuścić? No i kolejna śmierć. Bez ich tu za dużo, żebym sobie miał poradzić. Może to jest mój błąd, czy coś. Nie wiem. O, mam zapis nawet tutaj, dobra. To mogę... nadrobić zaległości, czyli odnowić łabadżaka, wychlać parę mikstur many, się podleczyć. Zdecydowanie powinienem przygotować sobie więcej tego wszystkiego. Dobra. Co i marnować, lepiej po prostu iść do kolejnej lokacji. Nie. Do poprzedniej lokacji. Nie do końca to, czego mi było trzeba, ale i tak nie jest źle. Weź tylko z tym, że widzicie, ile tu falmerowało. A nieważne, jakbym się teraz starł, to sam man mi po prostu wyssali, tyle bym ze mnie zostało. Dobra. Po prostu trzeba iść. Na to, że znajdę przejście dalej jakoś. Coś. Co? Może w końcu odpuszczą? Nawet jeśli odpuszczą, są kolejni. Super, jeszcze pająki. Tylko ich mi tu brakowało. Muszę w jakikolwiek sposób wyeliminować chociaż część tych falmerów. Albo uciec. Dobra, wydawało mi się tylko, że to była jakaś pułapka. Chyba właśnie jesteśmy już prawie u kresu drogi. Mam przynajmniej nadzieję. Oczywiście, wszyscy musieli za mną przyjść. Taka jest naturalna kolej rzeczy w Skyrimie. Jeśli jakiś wróg cię widział, nawet jeśli to jest wróg, który nie umie otworzyć drzwi, co po sobie zamknąłeś drzwi, nie, on musi do tobą przyjść. Nie, wiecie co, chyba zepsułem. Tym, że nie chcę pokonywać wszystkich po kolei pojedynczo, więc... Chyba to bym zepsułem to mocno. Ale spokojnie, teraz zrobię trochę inaczej.
Bierzemy na siebie kultystę. W ten sposób. Teorii powinno szybciej regenerować sobie trochę ten. Zarówno manę, jak i wytrzymałość. Więc może to jest moja nadzieja na przeżycie. Nie. Więc ile ich tutaj jest, to nie. Mogę już wam z premedytacją powiedzieć, że nie. Zaraz padną jakieś głupoty. Wiem, nic tu regeneracji. Okej. Okay. Nie, wiecie co? Po prostu... Przerwa do momentu, kiedy pozbędę się tych wszystkich Felmerów. No dobra, po prawie godzinie zmagań udało się. Ale nie będę was okłamywał, jest zarówno lepiej, jak i gorzej w sumie. Wyobraźcie sobie, zaraz wam pokażę. Patrzcie, mam tylko tyle na łabadżaku, a wszystkie kryształy dusz zużyłem. No niestety. Tak więc, strategia się nie zmienia, będziemy musieli po prostu znaleźć przejście tak, żeby uciec z Falmerom. No, ale przynajmniej wiecie, plus za to, że tych, którzy mnie godziny wcześniej się pozbyłem. Okej. Okay. Tak na razie jedną dosyć istotną rzecz. Nie ma ich tu aż tak dużo jak tam, więc... Szkoda, ten efekt jest taki opóźniony, nie marnował wtedy więcej. Dobra. Ale kontynuując... Po prostu teraz wymyślić co, jak, gdzie. Czyżby? Tak. Było prostsze niż myślałem. Ej, może nawet uda nam się to przetrwać. I właśnie sobie uświadomiłem, że mam 42 minuty nagrania. Słuchaj, chodźmy stąd. Czy nie dość już śmierci? Oczywiście, że chcesz być. Czekasz. Chcesz przypisać sobie całą chwałę. Ojej, już ku nie. Centuriona. Oj, jeszcze czarna przystań. Znaczy co, nie wiem, czy uda nam się to rozwiązać dzisiaj. Nawet jeśli to wyjdzie strasznie długi odcinek. Ale mniejsza z tym. Prawdopodobnie prawie jesteśmy już na miejscu. Ładne miejsce. Ale dobra, może nie będę się raczej na tym skupiał. Muszę tylko biec czym prędzej. I miejmy nadzieję, że przeżyć jednocześnie. Miejsce, które może jest w stanie mi pomóc. Nie, no wątpię niestety. Chociaż mikstura długiej niewidzialności może. Szkarłatny korzeń Nirnu. Kresowski szklep. Śmieci. Możemy iść. Chyba właśnie pójdę w niewidzialność. Powiem wam szczerze, nie będę się skupiał na jakichś szczegółach. Dobra, 12. O, wybaczcie. Ostatnio mi trochę właśnie męczy delikatnie kaszel. Nic poważnego, bądź co bądź. Okej.
Fajnie. Gorzej tylko, że nie mogę tego nosić ze sobą. No dobra, elfie buty. Lustrzane karwasze. Jak mówiłem, tym razem spróbujemy podejść do tego miksturą. Może w ten sposób uda nam się to przeżyć. Jeśli będzie oczywiście ciężko, bo na razie nie, było, nie mam zamiaru nawet używać tego wszystkiego. Ale patrzcie, jesteśmy w naprawdę niezwykłym miejscu. Chociaż mówię to i nagrywam dalej, kiedy dosłownie chwilę wcześniej twierdziłem, że jest za dużo, nie, że muszę przerwać. Ale dobra, coś tam będę przejmował. Piękne miejsce, niby to ukrywał. Super. Super po prostu. Coraz bliżej sukcesu. I w sumie... I tak, jeśli tego nie użyję, to zostanie na wieki, więc... Oczywiście. Wrogowie dalej wiedzą, gdzie ja jestem. To jest logiczne, wiecie. Podstawy logicznego myślenia w grach. To był błąd chyba. Zdecydowanie to był błąd. Ale spokojnie. Zaraz będziemy na miejscu, przynajmniej mam taką nadzieję. Chyba najdłuższy odcinek ze wszystkich możliwych odcinków, jakie kiedykolwiek nagrałem. Teraz właśnie wynika, ale spokojnie, damy radę. Czyżby to było to miejsce w końcu? Czyżby? Prawdopodobnie nareszcie tak. Nie będę ukrywał, spodziewam się, że będzie to znacznie krótsze, ale dobra. Ważne, że jesteśmy na miejscu. Chyba. Wieża Mzark. Czyli chyba tak. Chyba to już ostatnia prosta. Oczywiście. Oczywiście, plazm też od drugiej strony. Wow. No nieźle. Nie będę ukrywał, naprawdę nieźle. I psy na podwórku w mojej okolicy się zaczęły rozszczekiwać. No cóż, odcinek pewnie się spóźni to mocno, patrząc na to, jakie jest długości. Zanim to się jeszcze w ogóle wrzuci, co minie jakieś 5 godzin, jeśli nie lepiej. Okej. I co robić? Prowadzi do Skyrim, czyli na zewnątrz, dobra. Już na razie to ja chcę znaleźć tylko rozwiązanie mojego problemu. Co mam z tym wszystkim zrobić, a nie? Pewnie musiałem coś na dole zrobić, co jak zwykle nie zauważyłem. Ja. Tu wszędzie było poblokowane wszystko. Obstawiam, że to coś z tą kulą, jeśli już. Zresztą dobra. To jest trochę dziwne, bo... Nie widzę żadnej interakcji, a coś muszę zrobić. Nie wiem, czy to chodzi o to, żebym opuścił kostkę, bo trochę dziwnie, nie ukrywam. Ale znając logikę tej gry, to jest możliwe, że po prostu muszę na to coś opuścić kostkę i voila, magicznie się po prostu się napełni. Tak, zaczyna wyglądać mi coraz bardziej na to, że właśnie to mam zrobić. Dobra, gdzie to jest? A nie, zapomniałem, nie mogę. A, dobra, są schody jeszcze wyżej. Ja jestem idiotą dzisiaj po prostu. Przycisk. Dostał na leksykon.
Nie wiem, co teraz w sumie. Powiem szczerze, dalej nie wiem, jak to konkretnie ma działać, ale okej. No cóż. Nie wiem, czy to się trochę zmienia, czy nie. Czemu wydaje mi się, że po prostu one się obracają w kółko tak samo. Dobra, wiecie co, pozwólcie mi, że po prostu szybko wymyślę, jak to rozwiązać i będę z powrotem. Czajta, ej, tam, tu coś się stanęło się. Czyli, że co, to nie jest żadna zagadka, to po prostu mam klikać? Serio? Czyli to trzeba było po prostu najprościej w świecie normalnie klikać. Wiecie co, nie. Ja się nad tym głowiłem jakieś 10 minut, dobra. Okej. Czyli... nasz prastary zwój. Prastary zwój smok. Mamy achievementa, prastara wiedza. Czemu pradawna wiedza. Ale wiecie co, tym zajmiemy się już w następnym odcinku, bo i tak mam 52 minuty. Tak więc to by było na tyle, trzymajcie się. Hej, hej.